Podczas spotkania aktor nie pozwalał oderwać od siebie wzroku. Charyzmą i swoim darem opowiadania przykuł uwagę zgromadzonych w sali księżnicy Karkonoskiej gości. Przez godzinę lawirując pomiędzy aktorstwem, pisarstwem i własnymi przemyśleniami odnośnie życia i śmierci. Pisanie zawsze było moją ogromną pasją. I jak tak sobie patrzę z perspektywy czasu, to gdybym miał teraz wybierać, to wybrałbym tę profesję. Pisanie jest zajęciem absolutnie boskim i znacznie ciekawszym od aktorstwa. Pisanie jest zajęciem prawdziwie męskim. Natomiast z aktorstwem różnie bywa, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie na dobrą sprawę każda łachudra może być aktorem, wystarczy popatrzeć na seriale. Jan Nowicki odwiedził nasze miasto w ramach Festiwalu Sztuki Filmowej. Dzień wcześniej odbyło się spotkanie z Bogusławem Lindą, a kilka godzin później z Anną Dereszowską. Jan Nowicki jest wybitnym aktorem, znakomitym również zarówno teatralnym, jak i filmowym, ale jak się okazało, jest również też pisarzem. Ostatnio napisał książkę znakomitą, właśnie dzisiaj będziemy ją promować, Białe Walce. Porozmawiamy również dzisiaj o tym jego dorobku artystycznym, filmowym dorobku artystycznym. Nie chcielibyśmy się tylko skupiać nad książką, także będzie na pewno wesoło, miło i wesoło. Także cieszę się bardzo, że tak wielkiego artysty jak Jan Nowicki udało nam się zaprosić również do Jeleniej Góry. Jak obiecują organizatorzy, w przyszłym roku również będą starać się zawitać do Jeleniej Góry. Kogo będziemy mogli poznać tym razem, tego na razie nie wiadomo, jednak na pewno warto czekać.